Na terenie budowy Wodzisławskiego Rodzinnego Parku Rozrywki wreszcie coś się dzieje. Jeszcze przed feriami do użytku mają zostać oddane dwa boiska wielofunkcyjne oraz górki saneczkarskie. Wiadomo też, że za pozostałe atrakcje odpowiedzialnych będzie nie jedna, a kilka firm. Rodzinny park rozrywki w Wodzisławiu Śląskim nie jest inwestycją powstającą bezproblemowo. W ubiegłym roku z placu budowy zszedł kolejny wykonawca i miasto zdecydowało, że kolejne atrakcje powstawać będą w efekcie mniejszych kontraktów. Pierwsze dwa przetargi zaplanowane na najbliższe dni to przetarg na budynek kontenerowy, który widzimy z ulicy Matuszczyka oraz przetarg na budowę ścieżek i chodników na terenie rodzinnego parku rozrywki. A roboty przy ścieżkach jeszcze sporo, bo ponad 10 tysięcy metrów kwadratowych jest do wykończenia. Czyli roboty jest sporo, a czas nagli. Wszyscy wykonawcy mają bowiem wyznaczony jeden termin najpóźniejszego oddania do użytku poszczególnych elementów parku. Czasy będą różne. Jedno jest pewne. Cały park ma być gotowy do końca czerwca. Ta data pozostaje niezmienna. Nie oznacza to, że niektóre atrakcje w parku nie zostaną oddane mieszkańcom wcześniej. Mamy też gotowe już boiska. Boiska wielofunkcyjne, które są w pobliżu właśnie skateparku. Te boiska będziemy oddawać do użytku lada moment i niebawem już na ferie chcielibyśmy oddać górkę saneczkową. Miejmy nadzieję, że aura zimowa dopisze, dzieci będą mogły skorzystać z nowego, bezpiecznego, fajnego miejsca do zabawy na śniegu. Oby, gdy przyjdzie lato, Wodzisławski Park był gotowy w 100%.